Po zakończeniu wojny, ze względu na ogromne zniszczenia stoczni w Gdańsku, nie można było od razu uruchomić produkcji okrętowej. Pierwszą specjalnością były więc remonty i odbudowy statków. Jednocześnie prowadzono produkcję pozaokrętową i odbudowę potencjału stoczni. W 1946 roku oddano w stoczni nr 1 pierwszą jednostkę pływającą – ponton nurkowy. W dniu 19 października 1947 roku z sąsiadujących ze sobą stoczni nr 1, dawna stocznia Cesarska, i stoczni nr 2, dawna stocznia Shichała, utworzono stocznię gdańską. W tym samym roku rozpoczęto budowę kutrów rybackich typu B-368. Pierwszym pełnomorskim statkiem zbudowanym w powojennej Polsce był rudowęglowiec Sołdek typu B-30. Statków tego typu wyprodukowano w latach 1949-54 29 sztuk, w tym 5 dla Polski, a pozostałe dla ZSRS. W 1949 roku podpisany został układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy między rządami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Związku Sowieckiego. Rolę głównego dostawcy statków na eksport wyznaczono Stoczni Gdańskiej i przewidywano wielkoseryjną produkcję drobnicowców, masowców i statków rybackich. Pod koniec 1950 roku budowano statki na 9 pochylniach. W tym czasie powstały prototypy węglowca typu B-31 o nośności 5000 ton, drobnicowca typu B-51 Nysa o nośności 700 ton oraz trawlera parowego typu B-10 Radunia. Jesienią 1955 roku uroczyście zwodowano prototypowy kadłub nowoczesnego drobnicowca B-54, a 31 października 1956 roku ukończony statek Marcelino Wodko przekazano polskim liniom oceanicznym w Gdyni. W 1961 roku Stocznia Gdańska zajmowała 5. miejsce na świecie pod względem wielkości zwodowanego tonażu. W latach 60. podstawową produkcję stoczni stanowiły nowoczesne trawlery i bazy przetwórnie. Na początku lat 70. XX wieku Stocznia Gdańska była na 2. miejscu na świecie w produkcji jednostek rybackich. Od połowy lat 70. stocznia realizowała liczne zamówienia od armatorów z zachodu Europy. Bardzo skomplikowane pod względem technicznym statki, jakimi były kontenerowce i statki do przewozów ładunków tocznych typu RORO, które stały się kolejną specjalizacją stoczni. Najdłużej budowanym statkiem w historii stoczni był duży prom pasażerski dla szwedzkiego armatora Stena Line. Jednostka była budowana prawie 8 lat. Zmagano się z ogromnymi trudnościami technicznymi. Kolejną specjalnością stoczni lat 80. XX wieku stały się duże żaglowce. Powstało kilka typów wspaniałych jednostek. Pogoria, ORP Iskra 2, Dar Młodzieży, Oceania i inne dla armatorów polskich i zagranicznych. Transformacja ustrojowa połączona z rozpadem RWPG i upadkiem ZSRS spowodowała utratę największego odbiorcy jednostek, co dla wszystkich polskich stoczni eksportowych było ciężkim ciosem i konieczność szukania nowych rynków zbytu. Na początku lat 90. stocznia produkowała głównie kontenerowce, chłodnicowce i jednostki RORO. Ostatnią jednostką budowaną już w okresie upadłości stoczni w 1996 roku był ropo-rudomasowiec typu B-683.